Ujawnione przez Gazetę Wyborczą nagrania, na których prezes PiS rozmawia z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfellnerem, wywołały niemały skandal. Rozwścieczona oskarżeniami o korupcję partia postanowiła wejść na drogę prawną w celu obrony swojego imienia. Czy Kaczyński wyjdzie cało z afery? Jarosław Kaczyński nie zachował odpowiedniej czujności i zasad bezpieczeństwa, którymi powinien kierować się jako doświadczony polityk. Tym samym dał się nagrać podczas prywatnych rozmów biznesowych z Geraldem Birkfellnerem, co doprowadziło do trwającej od dwóch dni afery związanej z taśmami Kaczyńskiego. Opozycja i austriacki przedsiębiorca zapowiedzieli złożenie w tej sprawie pozwów, a Prawo i Sprawiedliwość wydało obronne oświadczenie. Początek afery relacjonowaliśmy na pikio.pl. Obroną partii będzie jednak ewentualny atak. Wiązał się on będzie z pozwem. Mowa tu o sytuacji, w której ktoś spróbuje dowieść, że budowa wieżowców spółki Srebrna miała na celu zdobycie przez nią wymiernych, lecz nielegalnych korzyści finansowych. Oświadczenie zawierające te informacje wydał Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. PiS zaprzeczył w nim jakimkolwiek kontaktom biznesowym, mogącym stać w sprzeczności z postanowieniami ustawy o partiach politycznych, a także wystosował wspomniane groźby. PiS zaprzecza oskarżeniom w odpowiedzi na publikacje insynuujące, jakoby Prawo i Sprawiedliwość dokonywało inwestycji w celu uzyskania nielegalnej korzyści finansowej, mają więc posypać się pozwy. Jarosław Kaczyński ma być w tej kwestii bezlitosny. Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie przyjmowało korzyści majątkowych od osób prawnych. Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi, a także nie podejmuje w imieniu i na rzecz innych podmiotów, jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czytamy. Partia broni się także brakiem zastrzeżeń ze strony PKW w kwestii jej finansów. PiS restrykcyjnie przestrzega obowiązków sprawozdawczych, których skrupulatne wypełnianie potwierdzają coroczne uchwały PKW o przyjęciu kolejnych sprawozdań finansowych bez zastrzeżeń, twierdzenia przeciwne oraz zarzuty nie mające oparcia w stanie faktycznym lub prawnym spotkają się z reakcją prawną, w szczególności ze zdecydowaną ochroną dobrego imienia Prawa i Sprawiedliwości, czytamy dalej. Kaczyński przez Sobolewskiego zapowiada pozwy, na ten moment jednak działania w kierunku ukarania kogokolwiek poczynili przeciwnicy PiS. Roman Giertych, pełnomocnik Birkfellnera, złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Mowa tu o niezapłaceniu za wykonaną pracę, sam Kaczyński mówił na nagraniach, że zapłaci, jak zobaczy faktury. Politycy PO złożyli podobne zawiadomienie w sprawie domniemanego przez nich popełnienia przez Kaczyńskiego M. Inne następujących przestępstw. Płatnej protekcji, powoływania się na wpływy, przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego.
twierdzenia przeciwne oraz zarzuty nie mające oparcia w stanie faktycznym lub prawnym spotkają się z reakcją prawną, w szczególności ze zdecydowaną ochroną prawa i sprawiedliwości, czytamy na końcu oświadczenia PiS.